Cześć, witajcie na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku odpowiemy na pytanie, ile kosztuje tygodniowy wyjazd do Szwajcarii samochodem. Byliśmy tam we wrześniu tego roku i w zasadzie był to ostatni moment na taki wyjazd w tym roku. Pokażemy Wam zatem, ile kosztowała nas benzyna, noclegi, atrakcje i jedzenie. Czy Szwajcaria musi być droga? Tego dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Zaczynamy! Check in. Zanim przejdziemy do podsumowania, musimy się przyznać, że nie spodziewaliśmy się, że Szwajcaria aż tak nas zaskoczy. Krajobraz, jaki zastaliśmy, nas powalił. Góry, miasteczka, przejrzysta woda, pastwiska pełne krów i atrakcje spodobały nam się tak bardzo, że zaraz po Japonii to właśnie Szwajcaria zajęła drugie miejsce na naszej liście ulubionych miejsc. Zachęcamy Was do obejrzenia szwajcarskich vlogów. Link kierujący do pierwszego z nich właśnie pojawił się w prawym górnym rogu. Na wyjazd do Szwajcarii namówiła nas Zuzia z Łukaszem. Dzięki, że nas namówiliście. Pozdro mordeczki. I zdecydowaliśmy się na podróż samochodem w czwórkę. Uznaliśmy, że będzie fajnie. Jako, że jesteśmy z Trójmiasta, to niestety mieliśmy do pokonania trochę więcej kilometrów niż na przykład osoby z południa Polski. Trasa zajęła nam blisko 24 godziny, ale to też z tego względu, że mieliśmy jednego kierowcę, którym był Łukasz. Szacun Łukasz, że dało się radę. I zrobiliśmy tylko jeden przystanek w Niemczech na 4 godziny na spanko w aucie na stacji benzynowej. No bo czemu nie? No było fajnie, tylko zimno było, bo było okno twarde trochę. Za benzynę zapłaciliśmy 1545,53 zł. Mówiąc tutaj za benzynę, mam na myśli drogę z Polski do Szwajcarii i z powrotem, plus oczywiście przemieszczanie się po samej Szwajcarii. Łącznie pokonaliśmy 3800 km, z czego po samej Szwajcarii przejechaliśmy 800 km. Oczywiście każdy samochód pali inną ilość paliwa, więc akurat nasze wydatki z benzyną podajemy jako przykład. Wiadomo, każdy ma co innego, nie? Kolejnym wydatkiem, z jakim musicie się liczyć, jadąc do Szwajcarii samochodem, jest winieta. My wybraliśmy trasę przez Niemcy, ponieważ tam autostrady są za darmo i winietę kupiliśmy dopiero na granicy niemiecko-szwajcarskiej. Za winietę możemy zapłacić frankami lub euro i jej koszt w obu walutach to 40 franków lub euro, czyli 183 zł i 23 grosze. Taka winieta jest aktywna przez 14 miesięcy, więc jest to idealna opcja dla osób, które chciałyby odwiedzić Szwajcarię zarówno latem, jak i zimą. Albo podróżować po Europie i śmigać sobie tak. Tak, a zimą widzieliśmy zdjęcia w Szwajcarii i jest... Kusząca, kusi. Jest godnie, kto wie. No chyba nie w tą zimę raczej się nie uda. Nie, no w tą zimę nie, chyba w tą nie. Zimę to się nic nie uda. W zimę nie można powiedzieć jak... Kolejną kategorią w naszym zestawieniu jest oczywiście nocleg. My wybraliśmy najtańszą opcję, jaka była dostępna na Airbnb na 5 dni dla 4 osób i był to koszt 1640 zł. Możemy z czystym sumieniem polecić Wam tą miejscówkę, bo było czysto, schludnie, kuchnia była w pełni wyposażona i do tego przemili właściciele, a widok z balkonu po prostu petarda. I jedyny mały minus, jaki moglibyśmy dać, to niestety odległość od atrakcji. Wszystkie atrakcje, jakie mieliśmy zaplanowane, były w bliskim położeniu miasta Interlaken. Miejscowość, w której znajdował się nocleg, czyli Egiwy, była oddalona od Interlaken o 53 km, więc codziennie musieliśmy pokonywać około godziny drogi, aby dotrzeć do Interlaken, a następnie do pozostałych miejscowości i atrakcji. Dla nas oczywiście to nie był problem, nie staliśmy w jakichś dużych korkach, nie było to jakieś uciążliwe, więc jeśli nie przeszkadza Wam odległość, no to polecamy Wam tą miejscówkę. Jako, że Szwajcaria nie jest w Unii Europejskiej, to niestety połączenia telefoniczne i internet są mega drogie, dlatego pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy, to zakupiliśmy internet. Karta z nielimitowanym internetem kosztowała nas 25 franków, czyli 106 zł i 65 groszy. Na takiej karcie jest 20 franków i codziennie ściągane jest 1,5 franka za internet. Ciekawostką jest to, że aby zakupić internet w Szwajcarii, musicie okazać paszport. Niestety operatorzy przyjmują tylko i wyłącznie ten dokument, dlatego taki protip dla Was, miejcie przy sobie paszport, jeśli chcecie zakupić internet. Atrakcje, jakie odwiedziliśmy w Szwajcarii, bardzo mocno zapadły nam w pamięć. Nie należą one do najtańszych, ale nie żałujemy ani złotówki. Łącznie na atrakcje wydaliśmy 230 franków, co daje nam na dwie osoby 981 zł i 17 groszy. Dużo.
ale warto. Naszym zdaniem wszystkie atrakcje, jakie odwiedziliśmy, są warte uwagi, ale nie chcemy tutaj wymieniać ich wszystkich. Więcej szczegółów z poszczególnych atrakcji znajdziecie w naszych vlogach. Mogę dodać od siebie, że mi najbardziej przypadła do gustu kolejka Gelmaban, która jest jedną z najbardziej stromych kolejek w Europie, a jej koszt to 64 franki za dwie osoby, czyli 273 zł i 2 grosze, co daje 136 zł i 51 groszy za osobę. Mi z kolei najbardziej spodobało się jezioro Blauzi, czyli najbardziej kolorowe i najpiękniejsze jezioro, jakie widziałam w życiu. Jezioro znajduje się na prywatnej posesji i wejście tam kosztuje 20 franków za dwie osoby, czyli 85 zł i 32 grosze, co daje nam 42 zł i 66 groszy za osobę. Na miejscu mamy możliwość przepłynięcia się za darmo łódką, co było miłym zaskoczeniem. Jeśli planujecie nie wydawać zbyt wiele, to pamiętajcie, że Szwajcaria jest piękna sama w sobie i spokojnie możecie zrezygnować z płatnych atrakcji i napawać się niesamowitymi widokami. Polecamy Wam odwiedzić miasto Lautenbrunnen, gdzie znajduje się wodospad, po który możecie wejść za darmo. Do tego wokół okolic Interlaken znajduje się wiele malowniczych, małych miasteczek, więc nie musicie wydawać majątku, aby zobaczyć piękno Szwajcarii. Pamiętajcie, że w naszych vlogach zawsze podajemy koszty i lokalizację atrakcji i naszym zdaniem jest co oglądać. Przejdźmy do naszej ulubionej kategorii, czyli jedzenia. Ale niestety w tym odcinku będzie ona wyjątkowo uboga. Wiedzieliśmy, że ceny w sklepach i restauracjach w Szwajcarii są horrendalnie wysokie, więc zakupy na śniadania i obiad o kolację zrobiliśmy sobie w Polsce. Tutaj musimy podkreślić, że nie mieliśmy na granicy żadnej kontroli, jeśli chodzi o ilość mięsa czy innych produktów, które wprowadziliśmy na teren Szwajcarii, a warto podkreślić, że takie ograniczenia są. Są. Trzeba uważać. Tak. Pilnować. Tak. Na przypale. My albo wcale. Do restauracji wybraliśmy się raz i za posiłek dla czterech osób zapłaciliśmy 109 franków, czyli 455 zł. Ja bardzo chciałam spróbować szwajcarskiego fondu i w sumie nie żałuję wydanych pieniędzy, ale muszę podkreślić, że jest to ciężkie danie i po kilku kęsach przestaje smakować jak za pierwszym razem. Michał skusił się na rosti z boczkiem i cebulą i bardzo mu smakowało, ale też warto zaznaczyć, że akurat te danie było bardzo tłuste. Jako że po Szwajcarii poruszaliśmy się samochodem, doszły nam dodatkowe koszta związane z parkingami i tutaj nie chcę za bardzo wchodzić w szczegóły, jak, gdzie można parkować, na jaki czas, w jakim okresie, bo to wszystko zależy od regionu, miasteczka, strefy i jest to bardzo, bardzo skomplikowane naszym zdaniem, więc nie chcę tutaj nikogo wprowadzać w błąd. Powiemy tylko od siebie, że my na parkingi wydaliśmy 15 franków, co daje 63 zł i 99 groszy. Czas na podsumowanie. Łącznie za benzynę, winietę, nocleg, internet, atrakcje, jeden posiłek w restauracji oraz za parkingi łącznie za to wszystko wydaliśmy 2978 zł i 37 groszy za dwie osoby, co daje nam 1489 zł i 18 groszy za osobę. Przy założeniu, że jechaliśmy w cztery osoby i część wydatków była współdzielona. Oczywiście w spisie wydatków nie było naszych zakupów z Polski na śniadania i obiady. Dziękujemy Wam za ten odcinek, dziękujemy, że wytrwaliście do końca. Bardzo dziękujemy tym, którzy zostali do końca. I jeśli chcecie być na bieżąco, pamiętajcie, żeby wpaść na naszego Instagrama, tam publikujemy zdjęcia i dodatkowo materiały z naszego życia codziennego i nie tylko z zakulis, także wpadajcie, na pewno warto. I zapraszam Was do aktywności pod filmem, zostawcie komentarz, łapkę w górę, a jeśli jesteście nowi na kanale, no to go zasubskrybujcie i kliknijcie dzwoneczek. Także do zobaczenia, albo w podróży, albo w restauracji. Cześć! Cześć.